Dzień dobry, dzień dobry. I dobiegliśmy razem do końca kolejnego tygodnia. Słuchajcie, jak ten czas zasuwa. Zapraszam wszystkie znaki trygonu Ziemi, byki, panny, koziorożce na czytanie tygodniowe. Zaczynamy od byków. Karty są przygotowane. Później panny i później koziorożce. Kochani, zapraszam do opisu filmów. Nie tylko tego, ale ogólnie, bo tam zostawiam różne informacje dla Was, włączając w to linki do playlist. Więc starajcie się mniej więcej przeglądać opis. No dobra, jedziemy. Słuchajcie, z jak najlepszymi intencjami, byk. Drogi byku, uważaj. Uważaj, uważaj. No, ostrożność zalecana, zobacz. Ktoś nie jest w porządku, ktoś nie jest sobą, ale też ktoś moim zdaniem, ojej, bardzo mocno jest w ciebie wpatrzony. Bardzo mocno czuję taki, powiedzmy sobie, to jesteś ty. Masz mocną siłę przyciągania w stosunku do jakiejś osoby, która niewątpliwie chce z tobą romansu. Pytanie, czy ty tego chcesz, to już od ciebie zależy i czy to weźmiesz, to też od ciebie zależy. Ja bym powiedziała tylko jedno. Te dwie karty razem mogłyby świadczyć o tym, że energia tej osoby jest mocno napastliwa. Napastliwa może być. W pewnym sensie. Tutaj ta osoba powinna nad czymś popracować, nad sobą troszkę popracować. Może być bardzo kontrolująca. Zwróć na to uwagę. Ty powinieneś jakby bardziej wskazać drogę, moim zdaniem, tutaj w tej energii temu osobnikowi, tej osobniczce, do tego, żeby rozwijała się bardziej duchowo. No bo szczerze wam powiem, trochę jestem zaskoczona i no dokładnie. Bardzo na siebie uważaj, drogi byku, szczególnie jeśli jesteś w stałym związku. Masz wokół siebie osobę, która no mega ci się przygląda, powiedziałabym. Co więcej, nie do końca jest sobą tak bardzo, w moim odczuciu, chciałaby wejść z tobą w jakąś bliższą relację. Nazwijmy to romansem, ale to niekoniecznie musi być romans, tak? Dwa razy pokazała się karta stałych związków, małżeństw, tak to jeszcze określę, które oczywiście zachęca do rozwoju duchowego i do tego wszystkiego, co jest piękne. Natomiast tak sobie myślę, w sytuacji, w której jesteś w stałym związku, masz ustabilizowane swoje życie. Uważaj na siebie w przyszłym tygodniu, mój drogi byku, żebyś niechcący nie zainicjował jakiejś relacji, która, krótko mówiąc, potem przyniesie ci pewnego rodzaju kłopot i rozterkę. Kłopot i rozterkę. Dokładnie. Dlatego, że tutaj, po drugiej stronie, masz do czynienia z osobą, która nie będzie tracić czasu i będzie chciała osiągnąć swój cel. Jeśli nie masz nic do stracenia, no to powiedziałabym romans jak się patrzy. Sytuacja romansowa na tacy podana. Natomiast ta osoba za wszelką cenę będzie chciała dopiąć swego. Tu się pojawiła karta, która mogłaby sygnalizować, że ktoś nie jest do końca sobą. Tak bardzo mu zależy, albo tak bardzo chce dopiąć swego. Więc na to też zwróć uwagę, drogi byku. No i przede wszystkim zatrosz się o swoje własne interesy, żebyś po prostu nie narobił sobie kłopotów, jeśli jesteś w stałej relacji. Teraz uwaga, hit. Rada, as buław odwrócony. Nie brać tego. Nie wchodzić w tę relację, a przynajmniej dać sobie trochę czasu, zanim podejmiecie decyzję. Dlatego, że coś jest jakoś za dużo chęci ze strony tej osoby, tak to nazwę. Okej. Prośba, żeby rada, znaczy zrobicie, co będziecie chcieli zrobić. To jest wasze życie, macie wolną wolę, to nie jest szkółka niedzielna. Ja nie oceniam tej sytuacji. No, i to jest tylko dla osób, które są w takiej sytuacji, czują, że coś się zbliża, że są w relacji, która mogłaby gdzieś tam eksplodować, tak to nazwijmy. Dla osób, którymi to nie jest spójne, zachęcam do tego, żebyście przesłuchali swój księżyc, ascendent bądź Wenus. Rada dla byków na przyszły tydzień, które czują związek z tą sytuacją. No, możemy też odwrócić, że to wy bardzo byście chcieli wejść w jakąś taką relację romansową, romantyczną. Natomiast rada od kart jest, żeby tego nie robić. Okej? Będą jakieś trudności. Nie rozpoczynać tych nowych działań.
Będzie jakaś trudność, będzie coś niefajnego w tym wszystkim. Mi się wydaje też, że powinniście na siebie uważać o tyle, że jeśli odmówicie komuś, to ta osoba może się zachować nietaktownie lub w sposób niezbyt uprzejmy. Ta sytuacja może wywołać jakieś niemiłe skutki, jeśli jesteście w stałej relacji, w jakimś związku i macie wokół siebie taką sytuację. Dziękuję bardzo. Ostrzeżenie dla byków, bardzo czytelne uważam. Cóż mogę powiedzieć? No to od Was zależy, co z tym zrobicie. Może po prostu wystarczy się tej sytuacji troszkę przyjrzeć, dać sobie chwilę, bo w przyszłym tygodniu karty wskazują raczej, żeby na siebie uważać. Czyli, żeby brać z dystansem to, co będzie się działo. A teraz panny. Szybkie tasowanko, moje drogie panny, rycerz buław nam wypadł, rycerza buław chowamy, czyli może jakieś zaproszenie do zabawy, podróże, może ktoś będzie chciał Was odwiedzić, tego nie wiem. Okej, pierwsza talia już, zobaczcie, przełożona, czeka. Druga talia. Proszę bardzo. Przesłanka. Cykumyku. Proszę bardzo. I ostatnia talia. No dobra. Zaczynamy. Przebaczenie. Piękna karta. Uwielbiam ją. Co dalej? Zaufanie. Może ktoś chciałby od Was przebaczenia i ta sytuacja od Ciebie wymaga odrobiny zaufania, znaczy czy dać tej osobie tę szansę, czy dać mu jakby się tej sytuacji rozwijać. Tak, ktoś może Was o coś poprosić, zakomunikować jakąś informację Wam, arcykapłanka. Moim zdaniem były jakieś uczucia cały czas gdzieś tam trzymane, jakby to powiedzieć, w ukryciu, okej, okay. Uczucia w ukryciu, ktoś nie musi, i on się nam znowu pokazał, czyli miał się pokazać, czy też buław, może strzelec, lub ktoś, kto ma strzelca silnie w swoim horoskopie osadzonego, ruszy w Waszą stronę. No i teraz tak, moje drogie panny, zrobicie z tym absolutnie tak, jak mówię zawsze, zresztą zaraz doprecyzuję, co będziecie chciały, wybaczyć można, przecież zawsze. Nawet należy. Po co trzymać żal w sobie? Natomiast czy zdecydujecie się jakby później dalej rozwijać tę relację, przepraszam, w kierunku romantycznej, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. Rycerz Buław to jest fajny gość, moi drodzy, moje drogie, i fajna gościuwa do tego, żeby miło spędzić czas, dobrze się bawić, wyjść gdzieś razem, poszaleć. Ale to nie jest ten jedyny. Rozumiecie, co mam na myśli? Nie, to nie jest energia tego jedynego. To jest energia tego jedynego, z którym można spędzić fajnie 1-2 wieczory. Ok? Więc też weźcie to pod uwagę, proszę. Chrońcie swoje emocje. Jeśli to jest osoba, która prosi Was o przebaczenie i wraca, i jest jakaś wrażliwość w Was na tę osobę, no to chrońcie swoje emocje, żeby, no, krótko mówiąc, dbać o swoje interesy. Mamy 9 kielichów przy ósemce buław. To by oznaczało, że ta sytuacja jest dla Was trochę jak spełnienie marzeń, jeśli godzicie się z kimś, tak? Chcecie dać komuś jakąś szansę? Macie zaufanie do tej osoby? Odzyskujecie zaufanie do tej osoby? Chcecie zaufać tej sytuacji? I to jest spełnienie marzeń, ok? No i emocje mogą wziąć górę. Księżyc arcykapłanka. Tu jest coś ukryte.
To są sytuacje nie do końca jasne, ale też te dwie karty, znaczy kartę księżyc bym w tym momencie to jej odczytała jako kartę silnych emocji bardzo. Więc moje drogie panny, uwaga na emocje. Zwróć uwagę, rada dla ciebie na przyszły tydzień, do tej całej sytuacji. Jeśli to nie jest z wami spójne, zapraszam księżyc, ascendent, Wenus. Rada dla was na przyszły tydzień do tej całej sytuacji jest taka, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na swoje własne potrzeby, tak? Królowa Buław jest osobą mądrą, pomysłową, intuicyjną. Tu się pojawiły dwie karty intuicji, które nie pozwolą wam, moim zdaniem, wprowadzić się w jakiś taki stan otępienia i wyprowadzić w pole, mam nadzieję. Dlaczego? Tak jak powiedziałam, po waszej stronie są dosyć silne emocje, po prostu. Po tej drugiej stronie jest jakaś chęć do załagodzenia czegoś, do procedowania dalej spraw, do zabawy, do spędzania czasu być może, nie wiem. Ale tak jak mówię, rycerz Buław to tylko rycerz Buław, tylko jasz, zależy od sytuacji. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby być samodzielną, zdecydowaną, inteligentną, bystrą. Taka jest królowa Buław, tak? Zaradną i kierować energię na siebie. To jest dla was prośba. W zasadzie bardzo ładne macie karty, chciałam powiedzieć. Bardzo ładne karty. Dobra, bardzo wam dziękuję. Uważajcie na siebie. Ściskam, pozdrawiam. I zapraszam koziorożce. Tylko przetasuję karty. Pierwsza talia. Dobra. Druga talia. Trzecia i ostatnia, czyli jeszcze sekundeńkę dosłownie. No dobra, mamy to, kochani. Dziękuję za cierpliwość i zaczynamy. Koziorożce. Nie ma powodu do zmartwień. No i super. Warto na to poczekać, czyli chodzi o cierpliwość, moim zdaniem. Żebyście, moje drogie koziorożce, nie cierpliwiły się. Jeśli teraz też jakby jesteście singlem na przykład, albo nic się nie dzieje, kiedy coś się zadzieje. Warto na to poczekać. Boski rytm oddziałuje na twoje życie uczuciowe. Daj sobie czas. Paść kielichów, bo przyjdzie coś nowego, może nawet w przyszłym tygodniu, może pod koniec przyszłego tygodnia. Paść kielichów mówi o nowych znajomościach. W pracy być może. Przy współpracy. Wasza własna energia. No ale sprawy tutaj będą rozwijały się powoli lub rozwijają się powoli. To was może stresować. Część z was, bo trójka mieczy jest na spodzie, tak myślę sobie, jakaś ciężkość nastała. Może czeka na jakieś przeprosiny, albo że ktoś wyciągnie rękę do was z jakiegoś powodu. No już też nie chcę wiedzieć. No to też jakby to się wydarzy, bo to też jest karta przeprosin. Paść kielichów dla mnie często oznacza przeprosiny. Natomiast cokolwiek was denerwuje, że idzie powoli, to będzie szło powoli. A przeprosiny, na które czekacie lub na odnowienie relacji, to przyjdzie. Ale to może być bardzo nieśmiałe. Ta osoba może być niezwykle wrażliwa, wręcz przewrażliwiona na swoim punkcie, dlatego też ciężko jest może wam się z nią dogadać.
Tutaj może czekacie, aż dziecko się na coś zdecyduje, bo też jest to karta dzieci. Podejmie jakąś decyzję, żeby no, albo coś razem tworzyć, albo współtworzyć, albo pracować, albo jakiś projekt razem wykonać, jakiś pomysł zrealizować, tak? No trzeba czasu. Ale nie martwcie się tym, nie denerwujcie. Zobaczcie, jest koło fortuny. Czyli jakby tutaj nastąpi ta zmiana. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to też tutaj pod koniec tygodnia może nastąpić jakiś przełom i sprawy ruszą do przodu, ale nadal wolno. I to Was może wkurzać, bo wiecie, no rycerz monet idzie bardzo wolno. Staraj się odchodzić od emocji, oceniaj fakty, król mieczy, czyli to, co się dzieje tu i teraz. Król mieczy to jest też prawnik, może dla części z Was prawnik, adwokat lub jakaś inna taka osoba, nazwijmy to urzędowo-administracyjno-prawna, będzie Wam w stanie pomóc w przyszłym tygodniu, na przykład jeśli zechcecie zasięgnąć porady, żeby jakieś rzeczy uruchomić lub popchnąć do przodu. To jest władza intelektualna, tak? Osoba dojrzała niezwykle, bardzo mądra, bardzo uczciwa, więc też zwróćcie na to uwagę, żeby po prostu nie stresować się, coś idzie. Albo przeprosiny, albo nowa osoba, albo jakiś rozwój spraw zawodowych. Ale na to trzeba czasu i to będzie bardzo powoli zbliżać do Was. I to może Was denerwować, martwić, stresować i niecierpliwić wręcz, powiedziałabym. Starajcie się zwracać uwagę na analityczność, tak jak powiedziałam. Na własne posługiwanie się słowem. Samokontrolować się, bo to jest król mieczy. Kodeks moralny to jest król mieczy. Trzymajcie się faktów, żeby Wami nie rządziły emocje. Oddzielcie uczucia od interesów, to też jest król mieczy. To jest rada dla Was, tak? To jest jakby zdrowy rozsądek, koncentracja, zdecydowanie dla Was jest radą na ten przyszły tydzień, co jest ważne, bo tutaj rzeczywiście część z Was może się o coś martwić, stresować, emocje zaczynają odgrywać jakąś rolę. Niepotrzebnie, nie ma powodu do zmartwień, daj temu czas, drogi koziorożcu. Ok, jeśli to jest osoba, na którą czekasz, to też daj jej czas. Bo szczerze mówiąc, ta energia tutaj pazia kielichów, no to jest... No cóż mogę powiedzieć? Tu jest paź kielichów, a Wy macie tu króla mieczy, no więc też delikatnie, może w ten sposób. Z tą osobą lub osobniczką. No tyle, także kochani, cierpliwości życzę, uważajcie na siebie, życzę pięknego tygodnia. No i cóż, do usłyszenia, pozdrawiam, pa!